Finał napadu na bankomat i to zaraz! Witam. Gadałem się z budyniem. Do kiedy ja miałem te 5 milionów oddać? Do 21, nie? Klawiaturę mam nową, kupiłem. Pierwszy raz zaufałem SteelSeries pod względem klawiatur i kupiłem sobie Apexa 9. Co to kurwa jest? Jaki... Buczy? Jaki nowy napad? Na Amunation. Ale podobno w ogóle tam nic nie trzeba robić poza posiadaniem klamki, z tego co mi Andrzejek mówił. I to ma być coś jak magazyn. Kurwa, się zagapiłem. Dzięki Pawaczu za 5. miesiąc. Siadaj. Siema. Dawaj, szybko idź pod bankomat. Co jest? Czemu? Pokażę ci coś. Patrz na schowkę. Do czego to jest? Jeźdź na bankomat, jedź pod bankomat, jakich fazy. No poczekaj, zatankować najpierw. Dobra. To jest do bankomatów? Tak, możesz normalnie napaść na bankomat. Wiem to na Lombardzie. A czym to się robi? No tylko tym hakiem, co ci dałem. Przyczepiasz do auta, do bankomatu i gazujesz. I co? Tak? No tak, no. Mefis, 10 zł. Widziałeś nowy remix Krzycha Bazy? Właśnie go słucham. Finał napadu na bankomat! I to zaraz! Czemu tak mało? Znaczy tak nie, dużo? Nie, wsiadają bankomat! Czekaj. Zatrzymaj się. Ty, frajerze! Nie ma okradania! Wyjazd, kurwa! Łapy ci powie! Przywiąż sobie do bagażnika. Obróć no. 180. A jak to użyć? No, na bagażnik najeżdżę. No ten. Przyczepiasz sobie. Musisz odczekać. No czyli zrobił i uciekł, no to jest bez sensu. No kurwa, jak chciałem finał zrobić. No już półtorej godziny musimy czekać. Czego chcesz, wiatraku? Ci wiatraku? Dobra, czekaj. Jakby młody wkurwia, stary, dzwoni do mnie. Młodemu się hierarchia w głowie, on chyba zapomniał. A robiliście już ten napad na Unation? Andrzejek chyba robił, ale ja nie robiłem. Który Amunation to się napada? Wydaje mi się, że tam na industrialnych. Ale nie jestem pewny. Chuj w pizdę był. To jest tu? Ty, mogę, ale... Ja też mogę, ale... Ja nie wiem, czy ja chcę. No spróbuj, no co? No ale policja tu przyjedzie zaraz. No, ilu nas tu może być? Nie, zacząłem! MIKOKS55 i co teraz? Złotych. Czemu filmu dzisiaj nie było na ryt? Z Twicha nie korzystam, ale suba ci dałem, mogę wysyłać ci hajs do woli, ale gdzie są filmy na ryt? No a z czego miałbyś film, jak nie było streama, piątek, sobota? Nóż! I no nie musisz zadalać! Musimy uciekać stąd! Halo, młody! Dobra, nie! Spokojnie, uciekajmy na razie. Dobra, nic, uciekamy jednak, nieważne. O, i przerwało, dobra, zajebiście. Poczekaj. Kurwa, nie. Do tego mam klucze, chodź. 10 milionów to jest, czy mi się wydaje? Co, kurwa? Ile to kosztuje? To jest coś nie tak? Ten jest parterowy akurat, nie? Za takie coś 3,5 miliona? Za to 3,5? Jo, to ma być dla... Już jeden dzisiaj sprzedaje za 3,5 bani. Kto kupuje chałupę za 3,5 bani? No widzisz, tak jest. Co to jest? Znaczy chata całkiem ładna, nie? Nie mówię, że nie, ale... Kto wydaje 3,5 miliona na chatę? Policjanci, mechanicy... EMT... Dużo osób jest zainteresowanych, serio. Ty, czy Rufus Jesel w Pazajem? Tak, to jest on, dokładnie. O, tęskniłem. Wykrzyknik Monte. Z tej roboty. Wykrzyknik Monte. Monte Stack, be right back. Dzień dobry, panie Rufus. Dobry, pan Oberty. Ja mam sprzedać LSD. Dobry, to Del Perro.
Kamyk! Nie, nie, kamyk. Ale co pan tak by, jakby pan miał katar jaki? No kamyk! To jest GPS-a pan podjedzie, LED, tak? Tak, 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 LED, kamyk. Piątkę kamyka? Nie, kamyka w ogóle, nie. Kamyk to tak gierasza. Ja to... Świecie, żeby ktoś... Witam. No, no, to numer mi będzie? Chyba idę. Co? Mam za pana tylko i wyłącznie... gotówkę taką jak pan. No ja nie mam gotówki, ja boję... kwa. Kamyk. 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 Kamulec. Kamulec. 5 złotych. Mocno jebie. Jak nie przyjdzie kubek, to pisze do Konowskiego. Ja kwa, co pan ma tam takiego w gacie, jak coś odstaje strasznie? Gdzie kwa? Ja być kwa, gdzie kwa? Nie! Nie, nie, nie celować do siebie! Dziękuję, było obiecane. Kamyk, kamyk! Kamyka nie, bo mi ziemi wypadły. Nieprawda, to tylko taka legenda jest. To nie legenda. Po kamyku jest dobrze. Uśmiechnij się. Pan pojedzie z nami, zapraszam. A pan skądś wrócił? No. Skąd? Zapierdalałem. Podłączę. Jak ten. A nie będę mówił jak to. No, gdzie pan był? Pan opowie. Na plantacji. Plantacji czego? Ani do czego, nie? No czego? 11 godzin w słońcu. Niemiec tylko krzyczał tak. Szybciej, nie szybciej. Gdzie pan był na tym wyjeździe? Ale co zarobię, to moje. A ile pan zarobił przez ten czas? Ile tam pan pracował? I jeszcze trochę. No ale ile tak? Ile pan pracował przez cały wyjazd? Przez całe 11 godzin dziennie, godzina przerwy i już spanie. A zarobiłem 3 euro na godzinę. Całkiem dobra stawka, nie? Przepraszam. I pan się puszcza jak matka. Nie. Dzięki Emily Greg, Młody QL i Mikok za suby. I co jest? Nie mogę jechać. Wysiądźcie z auta. Nie, ile zarobiłeś, tak szczerze? Szczerze? No. 4 koła. A ile czasu? 2 tygodnie. 4 koła plyny. Tak, minus transport. A gdzie ty już pracowałeś? W Alpach. A to takie bardziej było, że zwiedzałeś sobie pewnie, nie? Tak, no. W zamku byłem w ogóle. Taką malutką dziurką się wpierdoliłem. Ej, no skąd ty masz blachy D1 Denis? Ej, ty masz lepiej niż ja, kurwa, tak widzę! Co? O której konwój? Chyba 21 jest jakiś konwój. To będzie taki w końcu taki konwój. Dobry. Konwój. Cześć. Ej, to nie jestem popłakanie co ostatnio? Dobre. To będzie. Dzień dobry, jest szef. Tak, to pewnie. Poproszę zestaw. Po pierwsze to tak. Karta gotowe. 5 zestawów. I pan od razu szefa woła. No, dobrze. 5 zestawów, dobra, już nabijam. Gotówka, tak? Tak. Ale co, że szef proszę obok stoi? Poszło? Szefu obok nie. Stoi? Sekunda, wypłacę. Ale to mogę na kartę nabić, jak pan chce. Poszło już, poszło. A, poszło, dobra. No, to pan dzwoni jeszcze do szefa, że 100 tysięcy, 101 250. Dzięki, Mikok, nie musisz wysyłać pieniędzy. Ja nie streamuję dla pieniędzy, ja streamuję z pasji dla widzów, dla czatów. Ja tylko po to streamuję. Zrobię jeszcze jeden brakujący zestaw. Ja mam. To jest najważniejsze. Streamować z pasji dla czatów. Macie. Dla chatiksów. Cześć, doktorku. Czatowników.
Kamuzyczka to kurwa. To dawaj streama w piątek, nie ma opcji, bo wtedy akurat coś innego robię. Jak głąb wygląda. Przecież ten w masce to jest szef. No, no tak. Kurwa, mówimy ci to od trzech minut. To chodź, chodź Misiu Pysiu na zaplecze. Chodź na zaplecze Misiu Pysiu. Ile miałem brać od nich pieniędzy? 50 czy 100? Ja mam pomysł. Podkręćmy atmosferę. 75 od dzisiaj. Słuchajcie. Pytyn! MIKOKS 55. 5 zł. Taty ruda kurwo, już zbyt długo cię znam i ci nie wierzę. To jest ostatni. Masz. Problem jest tylko taki, że inflacja narosła, wiesz? No, problem jest taki, że restauracja mi nie zarabia teraz. To dlaczego? Skąd ja mam ci to powiedzieć? Po prostu mi osób kupuje. Do burgerów zaczęli ludzie jeździć. Mhm. Nie zmienia to faktu, że podbijamy do 75. No, nie da rady. No, musi dać radę. No, nie da rady, mówię ci, serio. No to będziecie musieli zamknąć lokal. No to trudno. Jeszcze dziś przyjedziemy po kolejne 25. A trudno, chwilę poczeka. Zrozumiał? Zamknij się już. Jaha. Miłego dnia. Mów mi normalnie, nie? A tu ciepło. Za 2 godziny tu wracamy. 75. Wysiadźcie. Ej! Wiąże linę! Wiąże linę! Ty, to 2 osoby tu mogą być. Uciekaj! Zostań z Rufusem! I gaz do oporu trzymaj, nie? Jak coś. Dopóki nie wypadnie. Ale kurwa! Siadaj, siadaj! Rozpierdolisz szurę, zostaw to! Mówisz, że rozjebiesz szurę! No dawaj, 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 dawaj! Że nie taką furą, kurwa, żebyś wziął jakiś sportowy. Gdzie żarówką trzeba? Przecież opony zaraz jebną! No tak! Ty! Tak już odpierdolił mnie teraz. Zaraz jak policja to przyjedzie, a my nawet nie odjedziemy, co jest? Mam przód tył robić? Poszło! O kurwa, ty! Żonami jedzie to! Wow! Wow! No i co teraz, co teraz? Zabierzemy kasę i spierdlamy, nie? Poczekaj! Włamuje się! $3000! Wow! Insane! To starczy tak na trochę. No na nic nie starczy. A ta lina dalej tak kurwa ta wisi, ma tak wisi tu. O kurwa, psy. Ale w sumie, bo to jest taki, wiesz, żeby se ludzie zarobili, tacy kurwa, takie maćki jak ty. Aha. Ja nie mam fury. Dobra. Odhaczyliśmy już jeden finał na dzisiaj, ja zajebiście. Ja muszę się kupić wanę i sobie będę gotował się. To ja się normalnie tam pierdalam. Właśnie myślę, czy na, właśnie kurwa tutaj dach? Ja bym się rozstawił, ja na dach spróbuję. A co masz? Co masz za długą? Jakiś PDW masz? PDW, pewnie, PDW, PDW, PDW. To nie wiem, idź sobie tam za jakąś skrzynkę czy coś. Ja w środku normalnie stoję. Poczekaj, ile czasu jeszcze? 9 minut. No ile kurwa? Rozpocząłem, mamy to! Wow, dawaj, wybijaj gabloty! Biorę młotek. Zaczynamy. A. I co, to już? Z pierwszej gabloty mamy nóż. No way. Jakiś kolekcjonerski? Zwykły, kurwa. To co, czekamy godzinkę, kurwa, znowu? Ja na to... Nie, spokojnie. Mamy jeszcze 3, 4, 5 gablot do jebania. Dobra, jedziemy dalej. Mogę już? Następne, uwaga. I co tam? Wow! Amunicję za $750.
30 kulek. Dobra, rozkręca się, rozkręca. Kurwa. Poszła, uwaga! Nie masz policję. Cicho, bo zerwa. Jak na razie. Dwa noże. Ostatnia. Która była ostatnia? Ta? Uwaga, pójdzie, idzie! Ostatnie. Niesamowity, niesamowity ten. Stary. Latarka razy dwa. Dwa noże i do tego 30 amunicji. Ja pierdolę. A mogę jeden nóż, mogę? No na chuj ci nóż. Bo dałem wszystko. Patrz, masz muciek, to dla ciebie. Cały łup, trzymaj. Kurwa, masz, wszystko dla ciebie. A co z zakładnikiem? No próbował zadźgać jakiegoś ziomka, policjanta. Op. On cały łup nas zaprzepaścił. A co było w łupie? Kurwa mać, jebany debil, cały łup zaprzepaścił. Dwa noże, dwie latarki. Kurwa. Ale po co my tu, po co mu to wszystko dawałeś? Nie wiem, poniosło mnie, to było tak za dużo. Koniec, koniec, koniec pościgu, koniec pościgu, elo. Koniec pościgu, pozdrawiam. I patrzcie, chłopy z GTR-ami tu poprzyjeżdżały z Lambo. Patrz, Porsche, GTR, GTR, Bugatti. Dzień dobry. BMW. Lambo, Beta, GTS. Masz film na przejściu? Ty Piotrek, jak salon z tym pałatu. Stój, stój, ale też no. Tak było. Ale poczekaj, zobaczmy. I to jest ten sam interior, co był, czy inny? Zmienili chyba, czy nie? Kolacja z braćmi. Inny. Kozak, złap. Kreste? A czekaj, czekaj, tu gdzieś, a tajne przejścia w ścianach? Szukajcie. A to Starek już tu na dole. To jest tylko dla zwycięzcy. Przechodząc dalej, zebraliśmy się tutaj tak naprawdę, żeby wylicytować ten piękny dom. Nie będzie już więcej takiej możliwości. Cena wywoławcza to $1,000,000. Chciałbym też Państwu napomknąć o zasadach. Licytujemy tylko i wyłącznie funduszami, które posiadamy. Osoby, które będą licytować, a okaże się, że nie mają funduszy, mają dożywotni zakaz wstępu na jakąkolwiek licytację nieruchomości. Co to też do zasad licytacji, przebijamy minimalnie o $10,000. A ta katana konia wali. Prosiłbym o wystąpienie osób, które będą licytować, a osoby, które będą tylko obserwować, prosimy się o oddalenie. Dobra, więc zaczynajmy. Co $1,000,000, czas start. Kto pierwszy daje $1,000,000? $1,000,000 purker. $1,000,000 purker. $1,100,000. $1,100,000. Proszę, kto da $1,200,000? $1,200,000. $1,300,000. $2,800,000 pan po środku. $2,900,000. Trzy. $3,000,000 pan po środku. He? Czy da pan $3,100,000? 3,000,000 po raz pierwszy. 3,100,000. 3,100,000 pan Purker. 3,200,000. 3,200,000 pan Diego. Czy tak też 3,300,000? 3,300,000. 3,300,000 pan Purker. 4. 3,400,000 pan Diego. Czy tak też 3,500,000? No dawaj burger. 3,5, no. 3,400,000 po raz pierwszy. 3,5. 3,5 miliona pan Burger. 3,600,000 pan Diego.
3 600 pan Diego po raz pierwszy. Czy podbijam o 100? 3,9. 3 900 pan Diego, proszę państwa, co tutaj się dzieje? 4. 4 miliony pan Purker! 4 miliony pan Purker, brawo, brawo. Co się dzieje, panie Diego? Czy da ktoś 4 miliony 100? 4,200. Mogę o 200? Dobrze, przejdźmy w taką formę, że możemy aktualnie przebijać, o ile po prostu dusza zapragnie, tak? Od 4 milionów zwyż licytujemy, kto komu rzuci konkretniejszą kwotę. Dobrze, na jakiej scenie stoimy? 4 miliony. 4,200. 4,200 pan Diego? 4,250. 4,250 pan Purker? 4,460. 4,460 pan Diego? 4,460 pan Diego po raz pierwszy? Po raz drugi? 5 milionów. 5 milionów pan Purker! Proszę państwa! Co panie Diego? Już skończyły jakie się finanse? Kwoty? 5 milionów po raz pierwszy pan Purker! O kurwa! 6! 6 milionów pan Diego! 6 milionów pan Diego, proszę co, państwa! Fundusze się skończyły, panie Purker? Nie daj mu się! On to już liczy w nerkach Andrzejka, 6 nie? Milionów po raz pierwszy? 6,5. 6,5 miliona pan Purker! Ta licytacja z pewnością przejdzie do historii. 6 milionów 700 pan Diego. Po raz drugi... 7. 7 milionów. 7 milionów 100 pan Diego. 7,150. 7,150 pan Purker. Co tam panie Diego? 175. A już chyba się kaska kończy, co? Już chyba... Nie powiedzmy, no nie ma się wiecznego limitu. Ile jest? 6 milionów 175 tysięcy. A nie 7? 7 milionów. 7 milionów, tak, przepraszam. Po raz pierwszy? 7200. 7200 pan Purker. 7225. Panie Diego, po co to panu? Po co? Mhm. Po raz pierwszy? Po prostu dom potrzebny, no do mieszkania. 7,5. Po raz drugi? 7900. 8 milionów pan Diego. Proszę państwa. No nic, nie no. Kwoty. W takim razie... 8 milionów po raz pierwszy. Peter Purker. Po raz drugi. 10 razy się zesrałem. Miłego zakupu. Po raz trzeci. Za 8 milionów. Pana Diego, brawo. Nie tam, mnie to nie boli. 8 milionów. Gratulacje panie Diego. Za 8 milionów dolarów. Myślę, że to rozsądna kwota jak za taką nieruchomość. Myślę, że tak. Za taką posiadłość? Oczywiście. Dziękuję. No, mam nadzieję, że na następnej licytacji się nie widzimy. Wydaje mi się, że przez następne pół roku się nie widzimy, co Diego. Z tych no chyba tak. To miłego dnia życzymy. Do widzenia. A dziękuję. Jak będziesz Diego szukał nerki, to ci podoba. Chłopaki, jak ja miałem kurwa 1,8 milion. Ja go tylko na siano naciągałem. Bo mam nadzieję, że Denis ma jakiś procent z tego. Musimy. Na BM. My tam mamy BM. Co jest kurwa? Denis z butów wykupił. Nie, ale zobacz stary. Ty widzisz ile jest psiaków? Mi się wydaje, że będą dwa konwoje i jeden będzie prawdziwy. Stary ty, ja myślę, zobacz ilu ich jest! Nie, no, to może dwa konwoje będą i jeden będzie prawidłowy, no. No nie, oni jadą na pewno, że jednym oni są rozładowani po dwa? Stary! Zakładając, że z dwóch na furę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 20 psiaków jest. No! Ale tu będzie, kurwa, młyn! Oni są na kaskach? Poczekaj. Nie, chyba, ale w aucie i tak nie zobaczysz, jak są. Nie są na kaskach. Są na czapkach zwykłych. Dobra, to kurwa, to... A czapki już działają, tak jak powinny? To będzie najtrudniejszy konwój, stary, moim zdaniem. Ciekawe, kto się pierwszy wpierdoli w nich. Trzeba już mu taką cipę sprzedać stąd? Daj mu taką. Się przywitaj z nim. Czekaj.
Ruszają. Trasa jest znana? Nie, nie, trasa jest tajna. Zobacz, kurwa, ile ekip, ty. Dobra, to na pewno policja w pierdol dostanie. No jak to jest Meduski za nami? Kongo to my. Ale kino, wariacie. Nie, 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 ale poczekaj. Jak coś do drugi kombu jeszcze jest, jeszcze jest drugi. Zobacz. Wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby w ogóle drugi odbijać. Bo no, bezpieczniejsze. Ja tak zrobił. Tylko, że kwestia, czy... Nie wiem, czy on 40 nie wyjechał już, nie? No jakby teraz wyjechał, no to trochę w pizdzie jesteśmy, nie? Ale moim zdaniem oni powinni zrobić jeden wielki. Kurwy! Nie mówcie tak! Nie pituj się. Szymek to zjebie, jak coś. Szymka pojebało, ty pituje ludzi. Zobacz, stary, oni muszą jechać tędy, chcąc, nie chcąc. Wysiądźcie, dajmy szybkie strzały, żeby zaczęła się bitka. Ale tak, żeby wyjebać? Tak, no a nie, kurwa, będziesz się bawił, stary. Ale psa. Psa, psa. Poczekaj, co poczekaj, robicie? Poczekaj na radiowóz. Ty, ja nie wiem, czy oni jadą, czy nie, już mi się... Jadą. Wceluj się. Ale bombią się. To jest Han, nie strzel... Do auta! Wyjebałem! Do auta! Ilu wyjebałeś? Munoza! To lepiej niż konwój wygrać. Dobra robota. Leży z tego! Z Raptora! Dał to! Bronko za nami, siadaj! O kurwa, żeby oni tędy nie jechali! Naprawdę, nie, to będzie najgorszy scenariusz! Siadaj, czekajcie! Dał to! Musisz odjechać kawałek? O, wow, kurwo! No serio, kurwa? Nie wiem, okej. A, Denis leży. A, Denis leży? Tak. Jaki syn kurwy! Czekaj. Spierdalaj! Czekaj. Ty nie no, kurwa, jak rozjechał Denisa. Oni rozjeżdżają naszych! Ci w ogóle strzelają nawet nie do konwoju, zobacz! To zwierzyniec jest. Czekaj, bo tu spadł nozy. To nasi? Halo, beta? Nasi leżą, sam zostałem. Zdechło, kurwie. Czekaj, wjeżdżamy go... Papa, tu sobie jedziemy. Ten na kurwie do nas. Masz tę naprawkę? Mam, daję ci do schopka. Poczekaj, bo teraz nakurwiają do nas. Dałem ci dwie do schopka. Ty kurwa, ile tych munozów jest na nogach, że stary... Oni leżeli tam rozjebani trzech? A oni... Stary, dwa auta jeszcze jeżdżą. No o tym mówię! O, jedzie z prawej gry. Dwóch mniej, do auta! Zjedźmy gdzieś z tej górki, ja tu naprawdę chuja widzę, nie? Naprawdę, nic. I dostaję pizdę w tym momencie. Kurwa, jak ja dostaję ciosy! Prawie se kamzę. Pa, więziarka ucieka, dobra. Dawaj na tory, z torów ich dojebiemy, na luzaku. Denis jest w aucie? Co, Denis? No to Denis, kurwa, był idioto jebany, nie Andrzejek. Pa. Nie, Denis stał. Gdzie ty stoisz? No wysłałem ci pijesę, no stary. Aha, ty się, dobra, no nieważne. Opony napierdala! I czemu oni walą drive-by? Wy kurwy jebane! Kurwa z tym debilu jebany! Czy to kurwa jakiś stary... Są jebane. Dawaj. Jak mnie pojebało z tym drive-bajem? Jak oni mają drive-by w ogóle czegoś innego? Oni mają drive-by kurwa w ogóle do... Tylko do getto kontra getto. A nie na bitce na evencie, do auta.
Kadzą od boku, uwaga! Do auta, kurwa, do auta! O, już leży od nas. Jeden mniej. Do auta, pizda! Aha. Jestem sam. Dupa tak zwana. Mam najgorsze auto, kurwa. Jakbym podmienił sobie furkę na offroadową? Wypierdalaj od tej rebli! Mordę zamknij. Patrzcie, to jest mój moment. Albo za zero, albo za jednego. Tak, za zero. Chuja, tu coś działam, do auta. Nie, to jest moje auto. To sięgają, no. Klamka się trzyma, mogę tak nakurwiać cały dzień, dopóki chipy nie dostanę. No zaraz plecy mogę mieć, ja bym stąd spierdalał, jechał dalej. Pokaż tak sytuacja. Mam takie dziwne przeczucie, że miał dojazd. Ona dalej tam jest, stoi, pa. Oj, plecy, już mam robione. Czekajcie, dobra, ja sobie tych chłopów dojeżdżał, kurwa, się nie będę jebał. Oj, o nie! Dobrze, że Rebla ma taki handling, kurwa! Już czułem ten spadek! Gdzie te kurwy? O! O, na szczęście ja kurwa skontruję! Skontrowałem. Cześć, on będzie pod górkę podjeżdżał. Nie. Na dół spierdolił? Nie no kurwa, jak on tak będzie skakał, jak popierdolony, jak to GTA Online, to ja go nigdy nie rozjebię. Wy kurwy! Mówiłem! Ani jednej opony nie trafiły, co za boty jebane. I tak by było, gdybym zszedł po to. Mądry widz, a rudy. 5 złotych. No, kargobob to była najlepsza decyzja w życiu. Dobra, patrzcie to. Ty, no co jest kurwa? CO JEST?! No CO JEST?! Mi się wydaje, czy...
kurwa zajebali. Oj, oj, oj. Wybacz. Prejrze. Pyk. Prejrze. Odjeżdża fura. Chodź tu, kurwo. Nie, jej, jej, jej. Po oponach i jedziemy dalej. Oj, oj, oj. Raz, dwa, trzy, czterech. Muszę... O kurwa, zdech silnik. Oj, 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 oj. Spokojnie. Na styk. Nie. 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 Te TV-ki przejęły. No ni. Otwieraj. Ze wszystkich możliwych te kurwy. Jestem ciekaw, co było w środku. Halo? No niestety, już koniec, ale wyjebałem chyba z sześciu się... Poczekaj, poczekaj. Jestem naprawdę z ciebie dumny. Dziękuję, dobra, ja jadę baza, jadę baza. Ja też. Co ty? Ja nie strzelam, już po. Ale napierdalają do nas. Kto strzela? Co tu się dzieje? Ja nie... Widzisz? Za motelem napierdalają do nas. Co tu się dzieje? Ja już ja nie chcę się brać w tym udziału. Najebałem ci go, najebałem go. Git. Pierdalaj stąd. Pato developer won, bo te osiedla są nasze. Pato developer won, kupiliście sobie władzę. Pato developer won, ta władza jest Judaszem. Pato de... A tu chuj, nikogo nie ma. Wołaj kolegów. Wołaj kolegów. Te połebka, bo mi się rozładował. Kogo? Kolegów. Dobrze jest, zadzwonię. Lodzik chyba, lodzik. Chuj, to się przejdziemy po ośce. Przecież to jak u siebie, jak w domu, to mieliśmy bazę. Dobra, 1-0, 1-0 już. Wysiądźcie i biegamy. Co jest? Wsiadaj, kurwo! Wsiadaj! No. Dobrze, dobrze. Metela mierdaku, kurwo! Ja pierdolę, oni mnie z bluesem pojebali. Zabiałaby to. Nie mogę, kurwa. Ty to w ogóle jest blues, czy nie? No wysiadł to blues. Zawika. Zostaw. Jak nie, to złodziejnica. Zawijamy, zawijamy. Siadaj. 1-1. Ale mi się pierdoli. Ej, kurwa, sultan, sultan jeszcze jest. Zawijamy, zawijamy. Nie gońmy, no. To niech moi mnie zgarną. Ja pierdolę. Niesamowite. Który powiedziałem? No tu, widzisz? To pierwsza sprawa podstawowa. Nie popierdoliło wam się, że chcecie jakiś haracz ściągać z mechanika? Nigdy nie było nic za żadnym haraczu tutaj nie z mechanika. Nie było nic za haraczu. Ani razu. Jaki kurwa haracz? Nigdy nic nie było. Panowie, słuchajcie, była taka gadka, podjechaliście kurwa na mechanika, była gadka. Że mechanik jest na waszym terenie i będziecie pobierać pieniądze. Ale nic takiego nie było. Nic takiego nie było. Świetnie. Ja też to słyszałem i się podszywali pod nas, bo ja też to słyszałem. Świetnie, i teraz druga sprawa. Nie był to nikt od nas. Co to był za kurewski drive-by? Jaki drive-by? Naszą stronę. Z tego drive-by'a nie robiliśmy nawet. Na konwoju. Nas nie było na konwoju. Na konwoju nie było. Co ty gadasz, ty? Chcesz mi powiedzieć, że ludzie ubrani jeden do jeden jak wy, z drive-by'em, napierdali do nas i zadarli mordę i to nie byliście wy? No ja ci mówię, że nie było nas na konwoju. Nikogo od nas nie było na konwoju, ani jednej osoby. No szaleje przecież! Jak ja to się strzelało niby?
Ja przyjeżdżałem obok tylko. Czekaj, jakie auto? Jakie to było auto? Jakie to było auto? Jakie to było auto? Jakie to było auto? No jakie auto do ciebie nie wystrzelało? Wydaje mi się, że albo Rebel, albo Boler. No to ani jednego auta z tych nie mamy. Kurwa nie ma tego. Tylko nie stać. Ej ci, potrzebny klip. Od kilku dni. Co wy kto się za was podszywa, kurwa, z gangów w takim kto się za was podszywa, bo coś mi tu... Coś mi tu pierdoli fiutem, bo skoro ktoś się po was podszywa, to powiedz mi, jak to jest, że latają ziutki z drive-by'em, a jak dobrze wiemy, żeby, kurwa, być takim zwinnym, to wypadałoby no, u was no być. Wiemy. I sytuacja jest taka, że jeżdżą jakieś matoły jebane, ubrane całe na czerwono, w sensie takie ficzniki jak wy, nie, że całe na czerwono, tylko, kurwa, jakieś elementy i robią wszystko dokładnie to samo, zgadki to samo i to nie byliście wy. No ja ci mówię, że nikogo od nas nie było ani na konwoju, ani nigdy nie ściągaliśmy żadnego haraczu z mechanika. Dajcie mi klipa, dam moda. Wszyscy wokół kłamią, tylko wy mówicie prawdę, tak? A kto ci powiedział, że my byliśmy na konwoju, stary? Nas nie było, nikogo od nas nie było na konwoju. Dziwne, fuj. Poczekaj sekundę. Dajcie mi klipa z tego. No kto się pod was podszywa, skoro twierdzicie, że wiecie, że ktoś się pod was podszywa? No my nie wiemy kto. Ja wiem, że ktoś podszywa, bo już na mechaniku i mówili. Nie, w takim razie zwracam wam honor. Pojebało nam się. Ale kurwa... Fity... Jakieś elementy czerwone, czerwone auto. Ale ja ci mówię, stary. I drive-by, to stary... Połącz fakty, czerwone auto całe, no, drive-by. Nie, rozumiem, ale... Dobra. Jakbyście się dowiedzieli kto, to bym poprosił o informację. To dajcie w sumie znać, ja wam mogę numer zostawić, jak się dowiecie. Jak na moje to Brixton. Na moje to Brixtony, no. A z Brixtonami mamy taką średnią relację. Najlepiej jeszcze sobie z mechanikiem to wyjaśnijcie, nie? Idźcie na mechanika i powiedzcie, że to nie było. Więc kwestia jest taka dokładnie. Przekażcie na mechaniku, wytłumaczcie co i jak, bo tam kurwa nawet nie radzę próbować czegokolwiek zdejmować. I jeszcze druga sprawa, lecicie mi z 200 za szpital, bo przez was kurwy przejazd przejąłem od wagosów. Gdzie jest trzeba? Wbili, wjebali mi kosę. Mówię, to jest, to jest w ogóle bluc. 93388. Dobra, no to git. To ja, to my pojeba... Do tego warto rozmawiać, bo chcieliśmy już wam się wpierdolić, tak będąc szczerym. Miłego. Miłego. Jest. Cześć. Dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Sytuacja jest taka, chłopaki. Za odpierdolenie tarła na jebanym konwoju. Ale o czym mowa? Jak my na konwoju... Dobra, no to mowa jest pierwszy, no. 200 koła papieru. Ale za co? Za odpierdolenie z syfu. W sensie? Bo my pojechaliśmy na konwój i wróciliśmy w niego w ciągu 2 minut. No nie, no kurwa, niech mi jeszcze powie chłop, że to naprawdę nie są nikt od nich, nie? Za każda ekipa my to nie oni. My tam długo nie podziałaliśmy dzisiaj. A gdzie reszta ekipy? Jeden jest w pracy chyba. A niektórzy są na urlopie. Albo na wakacjach. Analiza głosu. O co chodzi? Pod elektrowni. Plone kurwy. Analiza głosu. Opony na pierwszy! No sytuacja jest straszna. O, kolejni dobiegają. Siema. Ktoś... Opowiedzcie po kolei coś. Każdy. No. W okularkach masę. No, analiza. Kurwa, no. Wy kurwy je ma... Ani. Dobra, chuj w to, ja już wszystko. Chodźcie, chodźcie. To nie oni. Nie, nic, pomyłka. To nie byli oni. Ja jak debil stoi, nie? Niby coś na konwoju odjebali. Nie chcę postoić. To nie oni. Dobra, zróbmy tak, pojadę na wyścig. No. Stary, jeżeli to nie byli oni, to nie byli wagosi byli na żółto, więc wagosi nie mogli takiego czegoś odjebać. Kto jest jeszcze ubrany na czarno i ma drive-by? Tam jeszcze astecy, są creepsi. No nie, no ale oni... Normalnie, nie, bo to na czarno. Lości. Albo...
No lości, są jeszcze jacyś motocykli... Synowie Odyna, przecież oni mają czerwono-czarne barwy. Jest AOD i jeszcze SOA. AOD? Tak, AOD jest, normalnie. I AOD jest na jaki kolor? No, wszyscy na czarnym, wszyscy motorkarze mają na czarno, tylko te SOA ma kurwa czarne z czerwonymi akcentami. Halo? Jak coś, to też nie Brixtony. Prowadzimy, spokojnie, prowadzimy śledztwo, bo sytuacja jest taka. Gangi motocyklowe też strzelają z auta, nie? I z motorków. Myślę, że tak. No i tyle mi trzeba było wiedzieć. Miłego. Zwertepuj po prostu tych, którzy mogą strzelać i tyle, no. Pewnie, pewnie. Czerwone wstawki. Który... Raczej mogę ci od razu powiedzieć, że ilości odpadają, a bardziej myślę to na AOD albo na Odinów. No to se zajmiemy i tym. A gdzie oni mają swoje takie siedziby? Na Paleto? Ale do obrzeża miasta bardziej musisz szukać, wiesz? Dobra, teraz sobie poszukam. Miłego. Jedna taka siedziba jest, jak się Sandy jedzie w stronę Grapes i to od szpitala. Zwiedzimy każdą. Weźmy sobie mi to w chuj pod soa. Ja już sobie, biorę od razu wszystkie kurwa długie, w sensie biorę sobie cały osprzęt. Zresztą nie, jebać długie, biorę klamkę. Zadzwoniam kurwa info z pierwszej ręki. Halko? Halo. Halo. Ty powiedz mi, potrzebuję informacji, mianowicie, który gang motocyklowy ma jakieś czerwone wstawki? No, w Dyni. A wiesz, gdzie mają kurwa swoją siedzibę? No tak, wiem, niedaleko nas. Czyli, bo nie wiem, czy wy chyba przenieśliście. Kurwa, powiem ci tak, ja tam podjadę i dam ci chipsa po prostu z tego. Dobra, miejsca. Dobra, będę wdzięczny, no. No dobra. To jest stara siedziała Blue Angeles, nie? Więc ja nie wiem, czy oni ją dostali, czy ona stoi pusta. Ale na Grapes każe tylko te miejscowe. Co jest? To nie nasze auto, jak coś, nie? Możemy się poddać, nie? Bo to nie nasze auto. Poddajcie. No dobra. Wszyscy. Raz. Gleba. Kuj, tempo. A nie, ej, chłopcy sprzedać reble, poczekaj. Poczekajcie, tak jeszcze na koniec, bo tak... Halko? Na Paleto kurwicie? No, co wam? Ile za reble? Nie wiem, ile dasz, pół bańki? 450. Tak. No, mamy już. Nie ma szans. 480. 490. Dobra, to dawaj, ale to szybki szpil musi być. Ja dawaj... I zrobimy to bez umowy, w sensie normalnie najpierw dam ci gotówkę i potem ja wrzucę to na firmę. Tak, w taki sposób? Jo, bo wtedy podatku nie trzeba płacić. Dobra, będziemy podjechać. No gdzie jesteś, bo jestem w ruchu. No to garaż albo trzeba podjechać. Dobra, jadę. No czekajcie, bo to jest... Ta! To tak kurwa pisze, nie chciałem napisać ta. No ta! Takie to nazwisko ta, no ta! Daj, ta! O! Jo! Co wam zrobiło, AD? Morda. Co oni tam mają, kurwa? Cicho. Ty. A wyjdź na sekundkę z auta, ładnie proszę. Co trzeba? Odwróć się. Kurwa! Nie, pomyłem. Dosyć. Ale stary. Czemu ty jeździ kurwa takim autem, no? Czerwona fura, wszystko się zgadza. No my... To losy były, kurwa, w końcu. Bez kitu! No kurwa mać, no. Ileż można, cały czas czerwone fury, jacyś lości w niej są. Dobra, naprawiamy furę i jedziemy... A nie, bo ty masz betę, nie? No ja mam BM-kę na tym. A czekaj! Ty, bo ja się umówiłem z Reblą na spotkanie na parking przy holowniku. Była czerwona Rebla? Dobrze czaty, detektywi! Jazda, kurwa!
Ogień! O. No przecież. No i chuj. Puściłeś. O, to kurwa z dzisiejszego konwoju. Co to śmiecie? Wypierdalaj sobie ręce w górę, raz. A dlaczego? Ej, sekundzie, skurwysynu, jebam, no, rozumiesz? No kurwa, wszystko się zgadza, kuj kurwa, kuj, do kuj kurwa, kuj kurwa. E! Strzelają! Chuj wie skąd, Daszek, Daszek! Ja biorę, mogę się napierdalać z wami? Tak! Daj mu heada! Dałem mu heada! Uważaj! Pomocy! Dawaj! No kurwa! Tam kurwa! Tu! Leży! Dobra, zajebiście. Jeszcze coś? Kurwa! A to jebło. Dobra, chyba wszyscy, nie? Dawaj wszystkich. Zbytki kroitki. Ej, kolejni! To wasi. No wyjazd go! Dobra, czekajcie, najpierw dawajcie. Na miejscu, telefony, wszystko, po kolei. Na dachu był tu? Opierdalamy z nich. Tam, tempo! Nie uciekł ten z rabli, tu jest. Ja pierdolę, ale się... Rozkuj swojego koleżkę, masz czym? Ja nie mam koleżka. Ale dobra, zakuliście go czym? O, gdzie moja rabla? W pizdzie, mordę zamknij, frejerze. Kozioł, weź to pocenzuruj. Jak coś odpowiedziałem tak. Twoja, nie wiem gdzie twoja rebla, kochanie. To ci dam tą siłkę potem jak chcesz. On tam już nic nie. Halo, zasuwać, najebalić, mamy ich wszystkich. Okej. Dobra, dać ci siłkę jego? Tak. Czekajcie, wy już to chuj, to ja pierdolę na razie ten napad. Dawajcie mi wszystkich, zbierzcie mi ich. Tam na dachu. No zajebiście. O kurwa, przepraszam. No to co za... To jest. Ojej, załóż się coś. Dobra, ludu, pakujcie się. Chodź na bok. Jaki wit, kurwa. To jest tak zwany Colgate, jest kurwa memberem u nich w klubie. Ma ktoś naprawkę? I co? I mam nadzieję, że kurwa, jakoś fajnie się odwdzięczysz kurwa za fatygę i w ogóle kurwa co oni odjebali? Te kurwy jebane na konwoju wpierdoliły się w nas, napierdalały do wszystkich drive-by'em z auta, a kurwa to nie do tego, wiesz, to funkcjonuje. Masz linę specjalną, amunicję proszę bardzo, ciuchy nurka. Jakiś syf, no to znik jest. A to ze śmieszniejszych rzeczy, to tamten w czerwonym kaszkiecie przez Z-Type'a wygrał na losowaniu. Co ty pierdolisz? No zobacz tego, stary, 1-1 chłop. Nie, to ten, którego my mamy. No pa. Ten. Siemasz, bratku. No, przecież ja ci kurwo kometa dałem. A kto mówi? Mam przepaskę na oczach, nie wiem z kim mówię. Dobra, bierzemy ich wszystkich w jedno miejsce, ładnie. Bierzcie ich tamtego, dzięki za pomoc, ja tam jeszcze coś wam puszczę za to. Git. To jednak mi chyba oddasz tego kometa za bycie frajerskiej ekipie, co? Ty, bo zostawiłeś naszych, a oni nie przyjechali z swoim? No kurwa, przecież wy nie przyjeżdżali, jak wy niby tu przyjechaliście? Andrzej po naprawę pojechał, biegniemy sobie. No to czekajcie, to zaraz tu będzie. Wyciągnij wszystkich, nie zechcą w rządku. Samochodem tam z tej strony. No to nie będzie, nie ma co przedłużać, bo wiecie, są... A coś tam mi mówiłeś, pan? Halo? Dzięki, Siorbol. To tak, zdejmuję ci tą opaskę, co masz na głowie. Okej. Okay. Dobra. Nie chwaliłeś się, że jesteś w kurewskiej ekipie zjebów. Chujcie, przypierdalam do Felbiu. To znaczy? Ja się... W klubie motocyklowym. AUD. No. No. Gdzie macie motorki?
No mamy w garażach. Dzisiaj jeździmy. Który był na konwoju? Przyznawać się. Ja byłem na konwoju. Świetnie. I co w związku z tym? W związku z tym, że zachowałeś się jak jebana kurwa. Czemu? I teraz potrzebuję listę osób, z którą byłeś w tym aucie jebanym. Bo to wasza czwórka, czy ilu was było w tym jebanym gracie czerwonym, będzie becelować za te strzelanie do nas. Jakie strzelanie? Kurwo, drive-by'em. No to mnie... Jak mamy drive-by'em do ciebie napierdalać, jak nikt nas nie może? Tak? No. Czyli to jest zupełna pomyłka. A udowodnić... Od nich nikt nie może, od nas mogą. Jak kluby od nas? Motocyklowe mogą. No i co się nie zgadza? No i tylko kluby motocyklowe mogą. A oni są? Nie są z klubu motocyklowego. Nie my są nie jesteśmy. Nie jesteśmy w ogóle z gangu motocyklowego. A to nie są ode mnie z ekipy. No. Coś z gangu. A skąd jesteście, chłopaki? Poczekaj. To skąd się spodziewałeś w takim razie, że będziemy się poddawać? I byliście rozstawieni, kurwa. Bezpieczeństwo. Kto normalny przy sprzedaży samochodu, kurwa, wie, że w pięciu. Przy sprzedaży auta, kurwo jebana. No tak, i byliście porozstawiani jeden dach, drugi, kurwa, garaż. Tak zawsze, kurwa, auto sprzedajesz? Mhm. Wiesz, teraz się X. 5 złotych. Policz ich za mechanika X. O cholera. Karty SIM, mam tylko dwie. Pewnie. Moją zabrali tamci, co mnie zawinęli. Ale o co chodzi dalej? O klamki. Mhm. Tu masz tego. O. Na chuj się ruszasz? Ten nie ma. Z tym pisałem. To nie jest pomyłka, patrz, JOD. Nie, tam ci co przywieźli z kolei do zera. Przykra sprawa. No i kłamy, że masz kluczyki do samochodu. Dzięki Delete. Kim jest AOD? Klub motocyklowy. Kim jest, kurwa, debilu? Masz go zapisanego AOD. Tak jak mówię, tak, kurwa, czytam. A to moja karta jest chyba. No, to nie moja. A. Moją skroili mi tamci, co mnie zawinęli z Jonesa. Jaki masz numer? W zapaczce ZLS, to jest jego. Wróć. Z twojej karty. Kim jest AOD? No, AOD. To z tego gangu. Świetnie. Kto to jest, idioto jebany? A nie wyzywaj mnie, bo nie będę ci odpowiadał na pytania. To ci odpierdolę, jak nie będziesz odpowiadał. Co ty myślisz, jakiś koncert życzeń? Się nie dowiesz. Ty to jakiś pojebany jesteś, kurwa? Pewny? Słyszysz? Pewny w 100%? Nie. Pytam po raz kolejny, kto to jest? No, ten co stoi tam po drugiej stronie auta. Tak, to jakim chujem mi odpisuje? No to może ktoś inny ma jego kartę. Ja pierdolę. No w sumie fakt, może losy mają. Teraz by to miało... Ja mówię po raz kolejny, że tamci, co mnie zawinęli z Jonesa, to mi zabrali kartę. Numer telefonu twój. 793... Nie twój! Tego po drugiej stronie. Że nie pamiętam. Nie pamiętam numer na pamięć. 233? Nie chcę skłamać, nie pamiętam, serio. Dasz mi momencik, przypomnę sobie. No, halo. Powiedz mi, macie kurwa kartę SIM 233 numer od tego chłopa? Alfie, masz kartę 233 tego chłopa? No mamy tego Colgate kartę, no w ogóle jakieś pisane było o długach doktorka, kurwa. Tak? Długi u doktorka, jakieś 500 koła. No poczekaj, ja podjadę po tą kartę do was, dobra? Siedźcie tu, no zejdź z auta. Dawaj tutaj do nas. Dawaj do nas, no. Chodź z auta. Ty, jak był wielki zlot mechaników, to ty kurwa tam byłeś razem z misiakiem, który jest zbyt... zadłużony. Wielki zlot mechaników, w sensie tam, gdzie jest jedynkę... kometa wygrałem? Mhm, tę kometę będziesz musiał niestety zwrócić. No dobra, no.
Życie jest ważniejsze, nie? Jak w ciry dostaniesz? To robimy teraz tak. Wasza banda jest z jakiej ekipy? Jakie mają ksywy w telefonie? Mów, brodacz i drugi. Ekipa wasza. My? Mhm. Nasza ekipa jest dość obszerna. Mamy parę pseudonimów. Tempo, daję ci 10 sekund, potem strzelam, bo mi się nie chce. Mówią na nas. Mówią na nas. To jest trzy kipa, kurwa, przecież po tym ficiku widać. Trzy. Bingo. Batman na miejscu. Batman! Tony? Tony! Nazywam się Zemsta, kurwo. Nie, Dragonie, nie! Tego brodacza tak. Dobra, no to sobie przerywasz. Nazywam się Zemsta. Nudziaszku, bandytu, oprysku. Już nie możesz się pokazywać na mieście po zmroku. No i czas. Dlatego. Nie! Dobra, pakujmy się do aut, ty wypierdolcie do wody, jedziemy do miasta. Zrobimy tak, fajny bo ja... wydech. A dzięki, pozrobimy tak. Bo kurewskim jest zdawanie rzeczy i musi ktoś... Batman, jesteś tu? Daj mi Batmana tu. Nie. Halo. Siema. Batman tu, młody, zapodmianka, Batman do mnie tu. A jest slot w aucie. No to Batman, siadaj. Halo. Ja go wezmę, Halo. Słucham. Rzucaj i dawaj do tych szoków. Dzień dobry. Dzień dobry. A, bo to nie moja karta. Batman. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, bo Batman się budzi po zmroku. Jest 15:31. No dobra, kurwa, musi czuć. Jeszcze nie zacząłem. Do ludzi będę strzelał dopiero po zmroku, a teraz to wiesz. Batmania, masz swój Batmobil? No nie. Kupię ci Batmobil. Tak się składa, że mam dobry Batmobil. No dobra, mi nie chodzi o Batmobil, ale musimy zacząć robić coś z tymi ludźmi. Mhm, a gdzie masz ojca? On nie żyje. Matkę? Dlatego się nie topesz na żywo. Dobra przekmina, ty! Chodź, Batmanie. Gotowy na samochód? Gotowy. Jak myślisz, co to będzie? No pewnie Batmobil jakiś taki dojebany. No i miałem rację, tylko na czarno pomalować. Weź go na garpas. I weź go dodaj do samochód do firmy. Jadę z Batmanem na mechanika. Bierzcie furę, idziemy na... O! Ta kurwa, zwłoki leżą. Ty, no trzeba im pomóc, to... Nie może tak być, ty! Batman, nie odpierdalaj! Batman, bo ci nie... Batman! Nie! Kurwa, nie! Kurwa! Niech tylko odejdziesz stąd, weźmy policjantów! Nie, Batman! Trzeba pomóc im! Wsiadaj, kurwa, Batman! No pa, krzyczy pomocy, no! Batman, debilu! No co, jak mamy pomagać, to mamy pomagać, kurwa. To będziesz się tłumaczył potem, kurwa, że się na trzeciego wpierdalasz jako Batman, ty! Batman może. Nie ma nikogo tu, nie ma nikogo. Na drugiego. Jedziemy, Batmanie. To jak ty się nazywasz? Normalnie. Igor Maj. Nietoperzu, skąd dzwonisz? Chyba ze swojej jaskini. Pytyn! K4BS0N. 5 zł. Siema, Grendy, co sadzisz o 77 rapę? Jak jeździsz, Fiucie? Wybaczam ci, śmiertelniku.
dawaj naprawkę. Ej, nie, nie możesz. Nie można. Batman tylko bił, Batman nie strzelał. Tak, chcesz latarki? No? Nie, nie, to sprzętem, kurwa. Co to auta, Batmanie? Batman! No, ma nie być przemocy w tym mieście. Dobra. Daj naprawkę. Daj naprawkę. Pierdol się. Dobra. To fajfale mu tuby. Zero przemocy w tym mieście. I wyjebałeś w niego magazynek, kurwa. Nie w niego, tylko koło niego, żeby go przestraszy. I to nie jest ładnie, bo widać. Co? Wyobraź sobie sytuację. Robisz napad i ci się Batman pierdala. I mówi tak. Kurwy. Nie będzie napadów w tym mieście. O, policja, to twoi. Zagadaj do nich. Jesteś Batmanem. Dobra. Zrobimy czarny kolor? A czarno, all black. Kto tu Hevry słucha? Jak tam służba dzisiaj, panowie, w bezpiecznym mieście? Ej, kurwy. Dobrze, mówię. No, co tam? To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będę wam od dzisiaj pomagał. Nie będzie w tym mieście przestępczości, łobuzerstwa, ani napadów na kasetki. Będę mógł wam przynosić złodziaszków na komendę, czy ich postrzelić na miejscu po prostu? Na komendę. Na komendę lepiej. Dobra. To taka Dani. Moje imię Igor. Nieważne, są personalne, mówcie do mnie, nie toper. To tu płaci na tego Batmobila? Ma to sens. Ja! Coś jeszcze? Te koła na czarno, coś tego? A da się dodatki wpierdolić jakieś pojebane? Nie wiem, patrzę. O! To idealnie się składa wszystko. I tu bunker, ja pierdolę ci. I za mną. I tu będziemy zwozić tych wszystkich tych bandziorów. Na żadną komendę, kurwa, tutaj. Nawet cele są. Kto? No pięknie, pięknie. To zaraz jedziemy szukać napadu, jak i wszystkich tutaj, kurwa, zgarniamy. No i co ty chcesz poruchać? Sami siebie mamy ruchać, czy co? Nie ma tu żadnych pracownic? Oj, czekaj. Trop jakiś. Czuję trop. Tutaj, kurde, chyba... Co? Nie! Prosto w moją kryjówkę, Batmanie! Kurwa, tylko nie on. Tyle lat na to czekałem. Znowu się spotykamy. JJ Joker. Ostateczny pojedynek. Dobra. Koniec przestępczością. Wygrałem. I co żera? No już kurwa, osiągnąłeś kurwa level setny. Już koniec kurwa fabułki. Brawo! Rozjebałeś całą fabułę! No. Batman nie strzelał, kurwa, debilu! A! Jokera nam zabiłeś! Ty jednolony ty! Filmy było inaczej! Ja nie wiem, nie oglądałem filmu! Sorry, Joker, nie, sorry! Ty zajebałeś speedrun wszystkich, kurwa, od sezonów, kurwa, odcinków, filmów w minutę. Nie filmów, kurwa, 5 minut zrobić? No tak, kurwa, podchodzi Batman do Jokera i mu daje, kurwa, kulę. Ja będę Flash, ja się kamyka nawpierdalam. Nie, przesada. Co to?
Co to, kolejny Joker? Kurwa, dobra, to jeszcze nie koniec fabułki.